Czy wiecie, że jazda z włączonymi światłami w ciągu dnia może uratować życie? A o tym, że wzrost zużycia paliwa w takim przypadku jest praktycznie niezauważalny? Skoro za oknem panuje środek lata, jest piękna pogoda i dobra widoczność, wszyscy na drodze są doskonale widoczni. Nic nas nie zaskoczy, wszystko jesteśmy w stanie dostrzec z dużo większej odległości i odpowiednio wcześnie. Czy aby na pewno? Nie zawsze. I właśnie dlatego obowiązuje nakaz jazdy z włączonymi światłami przez całą dobę. Bez względu na pogodę. Co w takim razie rzeczywiście daje jazda na światłach? Zapewnia widoczność i bezpieczeństwo na drogach w każdych warunkach, a przede wszystkim poza miastem, a więc w miejscach, przez które podróżujemy w drodze nad morze, jeziora czy w góry. Gdy samochód w słoneczny dzień wjeżdża do lasu, jest praktycznie niewidoczny. Oko kierowcy podróżującego w pełnym słońcu jest oślepiane i nie jest w stanie wyraźnie dostrzec tego, co dzieje się w zacienionym miejscu. Samochody z włączonymi światłami są również dużo lepiej widoczne dla kierowców jadących pod słońcem. Różnica jest widoczna od razu. Czy jazda z włączonymi światłami rzeczywiście aż tak bardzo odbija się na portfelu kierowcy? Badania wykazują, że przy włączonych światłach mijania zużycie paliwa wzrasta o 0,2 litra na 100 km. Na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać, a sytuacji, w których jazda z włączonymi światłami może uratować życie, na polskich drogach nie brakuje.